Kiedy tak słuchamy o prześladowaniach i w Korei Północnej, i w Chinach, z tego co się dowiadujemy, tam gdzie Rosjanie wchodzą na tereny ukraińskie, prześladują Kościół, prześladują wierzących, nie można wyznawać innej wiary jak prawosławnej. Znaczy nie można w inny sposób, prawda? A my mamy wolność. Możemy być w każdej chwili na tym miejscu. W każdej chwili możemy śpiewać, możemy otwierać Biblię, możemy posiadać Biblię. Korea północna jest straszna pod tym względem. Nawet umarłym chrześcijanom bezczeszczą umarłych chrześcijan. Przychodzi tak, przychodzi taki czas i przyjdzie taki czas, że Pan Bóg odda każdemu według jego dzieł według Jego uczynków. Chociaż Bóg nie chce potępienia i śmierci żadnego grzesznika. Dzisiaj chcę mówić o niezawodności Słowa Bożego, że Słowo Pana niezawodnie się spełni. Nie wiem, jakie mamy podejście do Bożego Słowa, czy mam nadzieję, że mamy dobre podejście, otwarte serce. I wielu ludzi obok tej księgi stawia jeszcze coś innego. Ale Bóg nie będzie nas sądził według przepisów kogokolwiek, jakiegokolwiek wyznania. Bóg będzie sądził nas według wierności słowu. Tak mówi Jezus, tak nauczał Jezus. Ale chcę mówić o tym, że kiedy otwierasz Pismo Święte, otwierasz Biblię, otwierasz niezwykłą księgę. Otwierasz księgę, w której możesz doświadczyć i spotkać się z żywym Bogiem. Obecnie czy żyjemy w takich czasach, zresztą zawsze Pismo Święte było atakowane, ale żyjemy w takich czasach, że ludzie różne rzeczy próbują wyciągnąć, obronić swoje, nawet spirytyści próbują powykręcać prawdy Bożego Słowa czy niektóre fragmenty na swoją korzyść. Spirytyści, którzy w świetle Bożego Słowa są zupełnie pod potępieniem, jeżeli się nie opamiętają ze swoich grzechów. Czytamy tak w Księdze Proroka Izajasza w 41 rozdziale: Takie słowa, które Bóg świadomie czyni, takie wyzwanie dla pogan, dla różnego rodzaju bóstw. I w 41 rozdziale, prorok Izajasz w 22 i 23 wierszu mówi tak: Niech przystąpią i objawią nam co ma się stać powiedzcie nam o rzeczach dawnych co to było abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się jak się one dokonały albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych powiedzcie co się stanie później abyśmy poznali czy jesteście bogami takie niezwykłe Wyzwanie Bóg czyni przez proroka Izajasza wobec wszelkiego rodzaju kultów, wierzeń, jakie są na tym świecie. I Bóg mówi tak: Jeżeli wasi bogowie i te bóstwa, które honorujecie, rzeczywiście są bogami, to niech powiedzą coś, co się wydarzy, i niech to się stanie, i wtedy poznamy, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś bóstwem. Bo Bóg, który przemawia, który mówi w tej księdze, jest Bogiem, który przemawia i mówi o rzeczach, które mają się wydarzyć i które pilnuje, żeby one zaistniały, aby wypełniły się i aby słowo Pana się wypełniło. Żadne religie pogańskie, żadne inne religie, żadne inne tak zwane święte księgi nie zawierają, Proroctw. Nie za, zawierają wypowiedzi proroczych, które by mówiły o rzeczach, które mają nastąpić i później one miałyby się wydarzyć. Jeśli nie zawierają, to nie ma się co wydarzać. Ale ta, ścięga, ta księga jest szczególna, jakby Bóg postawił na szale samego siebie. Mówi: spróbuj mnie, doświadcz mnie, sprawdź mnie. Także po tym. Że kiedy wypowiadam słowo, kiedy mówię słowo, to ja stoję aby to, za tym, aby to słowo wypełniło się, stało się faktem i abyś przez to między innymi zobaczył, że ja jestem Bogiem, żywym Bogiem, prawdziwym Bogiem. Nie Bogiem zrobionym przez ludzi, uczynionym ludzkimi rękoma, ale Bogiem, który tworzy, stworzył wszystko to, co jest. Pan Jezus powiedział tak, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko stanie. Jota jest najmniejszą literą spółgoską w alfabecie hebrajskim. To jest taki wężyk, to jest jota. Jezus mówi nic, co jest napisane, nic, co, każde słowo, które tutaj jest, nic z tego nie będzie. Ujęte, wszystko to, co tu jest, co niesie w sobie tą treść boskiego przekazu i objawienia, wszystko musi się spełnić. Moglibyśmy powiedzieć, kto może się odważyć powiedzieć takie słowa? Przecież ta księga nie była napisana w przeciągu, załóżmy, jednego pokolenia, ale w przeciągu 1500 lat. Pisana była przez 40 różnych autorów, ale kiedy bierzesz ją do ręki, ona jest całkowicie spójna w swojej treści. Jedna księga nie zaprzecza drugiej, a wręcz rozwija objawienie się Boga w całej Biblii. Ta księga jest fascynująca. Kiedy otwierasz tą księgę, a Bóg mówi, że nawet Jota nie przeminie z tego, co tam jest umieszczone. Jest napisane, że Bóg jest Bogiem, który w tej księdze mówi o tym, co jest teraz i o tym, co się wydarzy. Mówi też o tym, co się wydarzyło, bo tutaj mówi, niech nam powie o rzeczach, które były. Czy ktoś z nas był przy stworzeniu świata? Wiecie, byłoby fajnie oglądać, jak Bóg tworzy to, co tworzy cały świat. I byśmy tak stali rozdziawieni, rozdziawione nasze usta, ja nie wiem, byśmy, to by przekraczało wszelkie nasze możliwości. Pełni podziwu, pełni respektu, bo przecież on wypowiadał słowo i rzeczy się działy. On wypowiadał tylko słowo i rzeczy z niczego zostały, powstawały do zaistnienia, czy też powstało życie, bo życie może przekazać tylko ktoś, kto jest żywy. Żaden nieżywy, martwy organizm, natura nie jest w stanie stworzyć życia. Bóg, który jest życiem i źródłem życia, On przekazuje życie. On. Jeszcze do nie tak dawna ludzie myśleli, że jest coś takiego jak samorództwo. Że życie powstaje samo, tak po prostu. Bo gdzieś zostawili kawałek mięsa, coś ten i tam gdzieś robaki zobaczyli. O! Tylko, że wtedy jeszcze w ogóle medycyna, biologia była daleko w powijakach. I okazało się później, że bakterie, które tam się i one to powodowały, tam przenosiły te larwy i tam to powstawało. Ale jak zakryli mięso, nic tam, żadnego robactwa nie było. Życie jest od Boga. Biblia mówi, że Bóg jest życiem, On jest źródłem życia. Dlatego jest napisane, apostoł Piotr powiedział, wiedzcie to, wiedzcie to, że żadne proroctwo pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. To nie jest tak, że ktoś usiadł sobie jakiś wybitny człowiek. O niesamowitym umyśle i zaczął pisać księgi Pisma Świętego. Dlatego ludzie robią wielki błąd, mówiąc przecież, ludzie to napisali. Jak ja mam temu wierzyć? Tak, ludzie to napisali. I co jest ciekawe, nie byli w rękach Boga, czy w rękach Ducha Świętego, który jest inspiratorem tej księgi, nie byli maszynami Ducha Świętego do pisania. Ale ta Prawda, to poselstwo od Ducha Świętego przechodziło przez umysł ludzki, który został oświecony, zostało mu objawione, i to, co Duch Święty chciał, zostało zapisane, i tam człowiek także wyrażał siebie. Dlatego każda księga ma swój styl, styl swojego autora, bo Bóg nie traktuje nas jak roboty, jak maszyny do pisania. Ale Bóg współdziała i działa przez nas. Z drugiej strony czuwał, aby prawda Boża została całkowicie bezbłędnie przekazana. Biblia jest cudem. Dlatego ludzie za nią oddawali życie, bo ona objawia prawdę, bo ona daje życie, które płynie od Boga. Dlatego jest napisane, że Żadne proroctwo pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstało nigdy z woli człowieka. Człowiek nie był inspiratorem, nie był tym, który postanowił coś takiego napisać. Zawsze wypowiadali je ludzie Boży, ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym, albo niesieni przez Ducha Świętego, prowadzeni przez Ducha Świętego. Tak pisze Piotr w swoim drugim, drugim liście. A apostoł Paweł napisał: Całe to pismo jest natchnione przez Boga. Dosłownie tchnące Bogiem i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, w pełni przygotowany, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. A więc pismo jest natchnione. I ludzie, którzy go przekazywali, byli prowadzeni, niesieni, inspirowani przez Ducha Świętego. Dlatego ty i ja, kiedy bierzemy. Dlatego ta księga nazwana jest pismem. Już u Hebrajczyków samo określenie pisma oznaczało księgi święte, inspirowane przez Boga. Ale kiedy Paweł pisał, to całe pismo przez Boga jest natchnione, to miał na myśli, Cały Stary Testament. Ale też miał na myśli to, co on sam pisał i co inni apostołowie pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie wszystkie listy Pawła zachowały się. Ale Duch Święty chciał, żeby zachowały się te, które on, że tak powiem, na którym on położył pieczęć, on inspirował i są rozwinięciem, przekazaniem tego objawienia, które. Bóg dawał apostołowi Pawłowi przez Ducha Świętego. W Kolosan, kiedy kończysz list do Kolosan, Paweł pisze o jakimś liście do Laodycyjczyków. Mówi, a ten, który napisałem do Laodycyjczyków, przeczytajcie u siebie. Albo kiedy czytasz listy do Koryntian, to tam wyraźnie wynika, że jeszcze istniały jakieś dwa pozakanoniczne listy. Jakiś pierwszy, przed naszym pierwszym tutaj w Biblii, później był drugi, czyli ten nasz pierwszy i trzeci. I tak dalej. Ale te, które zostały, Paweł ma świadomość i to pisze w liście do Tesalończyków. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę jako słowo Boga, które też w Was, wierzących, skutecznie działa. Paweł napisał niesamowitą rzecz. On ma świadomość, że pisał do Tesaloniczan swoje listy z inspiracji, pod inspiracją i działaniem Ducha Świętego. I mówi: Dobrze, że nie przyjmujecie tego, co wam napisałem, jako słowa od apostoła Pawła. Ale jak jest w rzeczywistości, że przyjmujecie to słowo tak, jak jest naprawdę, jako słowo, słowo Boga? I w liście do Galacjan. W pierwszym rozdziale i w liście do Koryntian, pierwszym, w drugim rozdziale, i w liście do Efezjan, apostoł Paweł mówi: Bóg przez objawienie pokazał mi, objawił mi te wielkie prawdy, tajemnice, i ja wam to zwiastuję i ja wam o tym piszę. Taką tajemnicą było między innymi to, że poganie, Żydzi i poganie w Jezusie Chrystusie stają się jednym ciałem. Już nie ma podziału. Chociaż Bóg ma swój plan dla Żydów i tak go wypełni, ale w Chrystusie kościół staje się jedno. Jedni i drudzy muszą nawrócić się do Chrystusa i stają się wtedy jedno. Tajemnicy, pisze Paweł, którą wam objawiam, to jest to, żebyście wiedzieli, że Chrystus was, którzy uwierzyliście, jest waszą nadzieją chwały. Czyli jeżeli oczekujesz i jesteś wie, masz wiarę w Jezusa, wiarę w Boże Słowo. To masz nadzieję na przyszłą chwałę. Ta chwała już jest w tym naczyniu, glinianym jakim jest Twoje i moje ciało. Wiecie, chciałbym się dzisiaj czuć lepiej fizycznie niż się czuję. To jest gliniane naczynie. Ale Ty i ja nawet nie mamy świadomości, że kiedy uwierzyłeś w Jezusa, to w Tobie jest Boża chwała. Którą jest Chrystus w nas, nie my sami z siebie, ale Chrystus w nas, który mieszka w nas przez wiarę. Dlatego Pismo Święte mówi, już nie nazywam was sługami, niewolnikami, chociaż jesteśmy sługami. Ale on mówi: Ale nazywam was dziećmi bożymi, dziedzicami bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Wiecie, nie, niesamowite bogactwo. O tym przekonuje nas Pismo Święte. Ale jak powiedziałem, jest to słowo prorocze. I dwie rzeczy są istotne, kiedy mówimy o słowie proroczym. Ta Księga jest Księgą proroczą. Słowo proroctwo w, w znaczeniu biblijnym, w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, to podstawowe znaczenie to jest to, to poselstwo, które Bóg ma. Dla ciebie i dla mnie teraz, dla Twojej i mojej sytuacji teraz, kiedy jesteś utrapiony, kiedy jesteś chory, Bóg przekazuje Słowo na teraz. Bóg odkrywa Twoje i moje serce, abyśmy widzieli, czego tak naprawdę potrzebujemy, byli świadomi. Popatrzcie, kiedy, kiedy apostoł Jan pisze objawienie. Czy objawienie jest księgą proroczą? Tak czy nie? Jest księgą, to jest jedyna księga prorocza w Nowym Testamencie. Ale popatrzcie, kiedy pisze do siedmiu zborów, do siedmiu zborów. O czym on pisze? To jest słowo prorocze. Do siedmiu zborów Pan przemawia do siedmiu zborów i mówi o rzeczywistym, duchowym stanie, w jakim ten zbór w tym momencie się znajduje. I to jest słowo prorocze. Wiecie, cudowną rzeczą jest, gdyby Duch Święty, gdybyśmy pozwolili i Duch Święty działał, i to jest też łaska Boża, kiedy on by objawił stan Twojego i mojego serca dla nas samych. W jakim miejscu ja jestem przed Bogiem? Czy wszystko w moim życiu jest właściwe? Ale słowo prorocze też to jest to, że Bóg w tym słowie nie tylko mówi, co jest teraz, ale mówi o rzeczach przyszłych, to, co się wydarzy. I chrześcijanie to są ludzie, którzy w oparciu o to pismo wiedzą, skąd się wzięliśmy, dlaczego tu jesteśmy i dokąd to wszystko zmierza. I drodzy, bez względu na to, co się dzieje, ja wiem jedno: Jezus Chrystus jest zwycięzcą. On będzie panował i jego Kościół będzie panował na wieki. Amen. A więc przyszłość, która objawia nam. Pismo Święte z boskiej inspiracji przekazane mówi nie bójcie się niczego, bo przyszłość jest pełna chwały dla tych, którzy pozostają w wierze dla wiernych. Drodzy, jeszcze jedna uwaga. Kiedy Biblia mówi całe Pismo jest natchnione, to znaczy, że każda księga. Wszystko. a też jest każde słowo. Natchnione. I to jest niezwykłe, że na przykład apostoł Paweł w liście do Galacjan 3,16 mówi, powołując się na ten jeden wiersz, na jedno słowo, aby udowodnić Bożą obietnicę, że w Abrahamie, w potomstwie Abrahama, będą błogosławione wszystkie narody. I tam on mówi tak, tym potomkiem jest Jezus. I mówi. Tam nie jest mowa w liczbie mnogiej, tam jest mowa w liczbie pojedynczej i potomek, w tym potomku Jezusie, będą błogosławione wszystkie narody. Popatrzcie, nawet liczba, czy jest mnoga, czy pojedyncza, ma znaczenie. Ma znaczenie. Nawet tryb czasu ma znaczenie. Nie zawsze to jest dobrze oddane w naszych tłumaczeniach, ale nawet tryb, w jakim dane zdanie jest wypowiedziane, ma znaczenie. Na przykład. Ci, którzy narodzili się z Boga, nie grzeszą. Ale to nie jest dokładny przekład. Bo inaczej bylibyśmy już wszyscy bezgrzeszni, ale chyba nikt z nas nie mógłby powiedzieć, że już po nowonarodzeniu nie upadliśmy, prawda? Jesteśmy pod łaską, ale upadamy. Tam jest każdy, który z Boga się narodził, nie trwa w grzechu. Grzech jest Czymś obcym dla nas. Ten nowe, to nowe stworzenie, ten nowy człowiek, którym staliśmy się, sprawia, że mamy to pragnienie chodzenia w czystości i świętości przed Bogiem. A więc każde słowo, nawet jota, nawet liczba, czy pojedyncza, czy mnoga, rodzaj męski, czy żeński, to wszystko ma znaczenie. Ta Biblia, ta księga jest fenomenem. Ale widzicie, to robię gwoli wstępu, i ja nie chcę przekraczać czasu. Pan Jezus powiedział tak. Każdy bowiem, kto mnie miłuje, ten stosuje się do mojego słowa. Każdy, kto mnie miłuje. I przykazanie Jezus mówi, każdy, każdy kto, jeśli by kto słuchał słów. A nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem sądzić świata, ale zbawić. Kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Jezus mówi: On mi rozkazał, co mam powiedzieć. Kiedy Jezus nauczał, pamiętacie, Jezus mówił: Ja nie robię niczego, czego nie widziałem, co ojciec zrobi. I też nie mówię niczego, czego nie słyszę od mojego Ojca w niebie. Inaczej mówiąc, kiedy Jezus wypowiadał słowa, i one są tu umieszczone w Ewangeliach, to było to, co Ojciec przez Jezusa w Duchu Świętym przekazał dla nas ludzi. To wiecie, dlatego jest taka walka. To dlatego diabeł nie chce, żeby ludzie czytali Pismo Święte, bo wiedzą, że wtedy mogą poznać Boga, doświadczyć mocy Bożej. Spotkać się z Bogiem. To dlatego jest taka walka w życiu już odrodzonych bożych dzieci. Zafascynowani słowem, a później takie zletnienie. Już nie mam czasu na to słowo. Tak dorywkowo patrzę do tego słowa. Ale to słowo jest światłem, jest chlebem, jest życiem. Dla każdego z nas. I muszę Wam powiedzieć, każdy z nas musi swoją codzienną porcję zebrać, bo inaczej duchowo z głodu umrzemy. Łącznie z kaznodzieją. Bo kaznodzieje mają taką tendencję czytania słowa i rozważania pod kątem, co będą głosić. I mogą umierać sami duchowo, bo każdy z nas musi się karmić dla siebie słowem Pana. To jest niesamowicie. Dlatego każdy Izraelita musiał zebrać swoją porcję manny na pustyni. Każdy. To była jego porcja. Tak więc słowo i miłość do Jezusa objawia się miłością do Jego słowa i posłuszeństwem dla Jego słowa. Tak więc Bóg mówi: Niech powstaną ci pseudobogowie. Niech udowodnią. Niech pokażą. I to jest ciekawe, kiedy czytasz Biblię. Zwróćcie uwagę, Biblia rozpoczyna się od małżeństwa i kończy się na małżeństwie. Adam i Ewa byli pierwszym małżeństwem, a Chrystus i Kościół. Chrystus poślubi narzeczoną, czyli wybrany lud, Kościół, który sobie oczyścił i usprawiedliwił. I będzie huczne, wielkie, wesele baranka. I później wspólne nie tylko ucztowanie, ale panowanie na wieki. To jest niesamowite. Jeżeli Bóg mówi, Bóg w swoim słowie zapowiedział potop. Nie wiem, 100 lat, ile lat. No dokładnie to nie jest tak jasno wprost może powiedziane, bo tam synowie mu też przecież pomagali. Ale co jest ciekawe, historia o potopie, informacje o potopie nie znajdują się tylko w Biblii. Bo możesz o nich przeczytać właściwie w różnych miejscach, w różnych kulturach, w różnych narodach. I tak, na przykład, relacje odnośnie o potopie możemy czytać u Greków, u Hindusów, u Chińczyków, u Meksykanów, Hawajczyków, wszędzie. Skamieniałości można oglądać wszędzie, wysoko w górach, czy też pod ziemią. Leonardo Da Vinci około 1500 roku odkrył skamieniałości stworzeń morskich przy budowie kanałów północnej Italii. A w XIII wieku inny z kolei człowiek mówi wysoko gdzieś tam w górach zobaczył odbicia paproci, roślin, ryb. Oni myśleli, że to tak woda ukształtowała. Ale teraz nauka mówi absolutnie nie. To są skamieniałości po jakimś kataklizmie, coś się wydarzyło ogromnego. A więc zachowały się też wersje antyczne dotyczące potopu. Tylko słuchajcie, historia biblijna, opisana w Biblii, jest wolna od wszelkiego rodzaju, że tak powiem, fantazji. Bo na przykład sumeryjska, i babilońska wersja mówi o tym głównym bohaterze, i mówi, że on Noe, po tym, kiedy wyszedł z arki, był już nieśmiertelny. Ale to nie jest w Biblii, to jest w tych podaniach sumeryjskich czy babilońskich. Że potop, właściwie wody od potopu opadły w ciągu jednego dnia. A więc zobaczmy, jakie, jakie tutaj. Są te rzeczy. Biblia mówi bardzo rozważnie. Ba tutaj nie ma żadnego, mówi językiem taki, jaki wtedy funkcjonował, i używa spo taki sposób myślenia, jaki wtedy ludzie yy, stosowali. Miasto Tyr. Prorok Ezechiel w 590 roku zapowiedział, że miasto Tyr upadnie i nie zostanie z niego absolutnie nic. Będzie nagą skałą na której rybacy będą mogli pułkać swoje sieci rybackie. 590 rok, że w tym prorocie powiedziane, kto go zdobędzie, zacznie się od Nabuchodonozora, Nabuchodnesara, różnie to imię w różnych materiałach historycznych jest y, przedstawiane. Inne narody będą brały udział w wypełnieniu tego proroctwa. Miasto miało stać się gładkie jak wiesz skały, miejscem suszenia Sieci rybackich. Kamienie i drewno z miasta miały być złożone pośrodku morza. Inne miasta miały się bać w związku z upadkiem Tyru, i stare miasto Tyr już nigdy nie miało być odbudowane. Siedem wypowiedzi proroczych. Niech powstaną bogowie i niech oznajmą, co się wydarzy, a później niech to się stanie, żebyśmy wiedzieli. Oto prorok wypowiada słowo. I zobaczcie, jak Bóg realizuje swoje słowo. To jest rok 590. W roku 586 Nebukadnesar zdobywa Jerozolimę, niszczy świątynię, niszczy Jerozolimę, uprowadza jeńców. Na północ były trzy deportacje, to była trzecia w 586 roku przed Chrystusem. A wtedy król Tyru, a Tyr było potężnym handlowym miastem o niezwykle silnej flocie, w takim mocarstwie. A król Tyru, Ezechiel, tak, ponieważ twoje serce, tak mówi Pan przez proroka Ezechiela do króla Tyru, ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzę, siedzibę bogów zamieszkuję pośród morza, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. Ale nie tylko to. Ten król Tyru. Wyraził coś takiego, taką rzecz, że zaczął się śmiać i drwić, kiedy Jerozolima została zdobyta. Mówi: Teraz to dopiero jeszcze bardziej się wzbogacę, bo mój konkurent handlowy został pokonany. Wiecie, w ogóle Biblia nas przestrzega, abyśmy się nie cieszyli, kiedy nasz wróg doznaje cierpienia. Żebyśmy nie mieli takiej złej satysfakcji. O tym mówi pismo w Starym Testamencie. Bo to Bogu się nie podoba. I teraz w wyniku tego przyszło słowo prorocze o tych rzeczach. Wiecie, nad tym rozmyślałem. Rok 586 po zdobyciu Jerozolimy Nebuł-Kadnesar atakuje Tyr. 13 lat trwa oblężenie. I Tyr, Tyryjczycy wiedzą, że nie utrzymają miasta. Zabierają bogactwa, kogo tylko się da, i do, od, do wyspy 800 metrów od brzegu, na którym stał Tyr, wszyscy się ewakuowali. Cała flota. Nebuchadnezzar zdobył to miasto, zburzył to miasto. I to było ty, na tyle w tym momencie. No i ktoś zapyta, ale gdzie jest wypełnienie proroctwa? Przecież tam to miała być Naga skała, to miały być inne narody, które będą brały udział w zdobyciu Tyru i tak dalej. Minęło 241 lat. Wiecie, to jest zdumiewające. Czasami ludzie mówią, gdzież jest przyobiecane jego przyjście, tak? Wszystko tak trwa. Jak trwa? Tak pisze Piotr o szydercach. W swoim liście. Przyjdą na koniec szydercy, mówią: Gdzie? Gdzie jest wypełnienie? Przecież to słowo mówiło o czymś. 241 lat, kiedy do władzy dochodzi Aleksander Wielki. Podchodzi pod tyr. Właściwie tam już są na brzegu, gdzie stało to miasto ruiny, ale tam na tej wyspie oni dobrze prosperują. I on wiedział, że jak pójdzie chce iść na wschód i zdobyć wschód, to z tyłu zagraża mu Tyr ze swoją armią. Zdobywa poszczególne miasta. Czyni ich swoimi lennikami. I wspólnie floty, czyli też tak jak mówił prorok, inne narody będą uczestniczyć w zdobyciu Tyru. Dołączają w tej walce. Ale nie mogli zdobyć. I Aleksander Wielki wpadł na taki pomysł. Musi uczynić przejście z lądu do tej. O 800 metrów oddalonej wyspy, całe stare miasto, ta świetność kiedyś tyru, kamień po kamieniu, łącznie później wydrapali wszelką ziemię, to wszystko wsypano do morza. Tak jak prorok mówił, że wszystkie twoje kamienie i ruiny będą wrzucone do morza. Zrobili taką rampę, przejście, umocnili to i wtedy dopiero tyr został zdobyty. Wiecie, co jest teraz? Dokładnie tak, jak od tamtego czasu. Goła skała, na której rybacy suszą swoje sieci. Oto Pan czuwa nad swoim Słowem. I jeżeli nawet mówi prorok, przez innego proroka Pan mówi tak, Habakuka mówi tak, on mówi, ja muszę się udać na posterunek, ja muszę usłyszeć, co Bóg mi powie, bo przecież ja widzę... On, to jest ten czas, kiedy on wie, że przyjdzie Nebukadnesar i zdobędzie Jerozolimę. I on wtedy mówi: Muszę się udać, muszę się udać na basztę. I wtedy pan do niego przemówił: Zapisz, co widziałeś. Wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go. Gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto wypełni się niezawodnie. Skoro Pan wypowiedział słowa, skoro Bóg mówi słowo, mówi pewne o pewnych rzeczywistościach, to ono prędzej czy później, według Bożego zamiaru i czasu, na pewno się wypełni. Muszę powiedzieć więcej, przez proroka Jeremiasza w pierwszym rozdziale jest napisane, że Bóg wręcz czuwa nad swoim słowem, aby je wypełnić. Nawet jeśli w naszych oczach się to odwleka, to wiedz jedno, Bóg, skoro powiedział słowo, On czuwa, aby wszystko stało się tak, jak On zamierza. Czasami może kara, może Bóg nie dokonać sądu, tylko w jednym wypadku. Wiecie kiedy? Kiedy jest upamiętanie człowieka. Bóg posłał do Niniwy Jonasza. 40 dni zostało temu miastu. I to jest niesamowite, pogańskie miasto, bezbożne miasto, kiedy słyszeli proroka 40 dni, łącznie z królem, ze zwierzętami, wszyscy w woże, popiele i wołali do Boga o łaskę. I Wtedy nie wypełniło się. Ten sąd się nie wypełnił. Wtedy się nie wypełnił. Bóg im przebaczył. Jeszcze 100 lat to miasto stało. Do 612 roku. A później Asyryjczycy to miasto zniszczyli. Dlaczego? Bo wrócili do swoich grzechów, do swoich nieprawości. Zlekceważyli dalej Boże słowo. Jeśli się odwleka, wyczekuj go. Gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się drodzy mamy tak wiele Bożego słowa jeżeli Bóg dał ci i mnie obietnicę trzymaj go trzymaj się Bożego słowa chociaż się opóźnia jesteś zmęczony już nie masz sił żeby się modlić i już nie masz łez żeby je wylewać więc jedno Pan jest wierny on czuwa nad swoim słowem Drodzy, siedem, jest 300 proroctw odnośnie narodzenia, pierwszego przyjścia Chrystusa w Starym Testamencie. Trochę ponad 300. I ktoś wziął, obliczył, żeby spełniło się 8 z tych proroctw. A więc nadadzą mu imię Immanuel. Urodzi się w Betlejem. Że będzie od samego urodzenia prześladowany i będą zabite niemowlęta w Betlejem w związku z jego urodzeniem. Że będzie poprzedzany przez głos wołający na pustyni i ten człowiek będzie się w szczególny sposób ubierał. Że będzie przebite będą jego ręce i nogi i bok i będą o jego szaty rzucali losy. że w każdym domu, gdzie ludzie się nawrócą do Chrystusa, będą prześladowani przez własnych, własną rodzinę. Te osiem proroctw, żeby się wypełniły. To matematycy obliczyli przy takim lekkim potraktowaniu, niewygórowanym prawdopodobieństwie wypełnienia na jednym człowieku. To mówi, prawdopodobieństwo jest takiej wielkości, że wiecie, liczba nam, nam nic nie powie. Ale on to zobrazował, żeby się wypełniło na te osiem tylko proroctw. To by trzeba było cały stan Teksas, który jest dwukrotnie większy od obszaru Polski, wysypać srebrnymi monetami na wysokość 60 cm i jedną z tą monetę srebrną oznaczyć i wymieszać ją na przestrzeni całego stanu Teksasu wśród tej masy, zawiązać ci oczy i ty będziesz musiał trafić. Takie jest prawdopodobieństwo wypełnienia ośmiu. A ktoś inny powiedział, a jeśli byśmy dodali tylko osiem następnych i dotyczyłoby to szesnastu proroctw, to prawdopodobieństwo jest takie, spróbujcie sobie to wyobrazić, że mamy kulę z tych srebrnych monet, Ta, to prawdopodobieństwo jest takie, że te srebrne monety byłyby, tworzyłyby kule, której promień od środka Ziemi jest 30 razy większy od odległości Ziemi do Słońca. Nie wiecie, ile jest od Ziemi do Słońca. Ja wiem, bo przeczytałem, to jest blisko 150 milionów kilometrów. Czyli promień od Ziemi do Słońca. To jest 150 milionów kilometrów i gdybyśmy z tych monet srebrnych wytopili kulę o takiej wielkiej objętości, ale to jest dopiero, to jest, mówię, tam jest mowa, że przy tych 16 proroctwach ta kula to nie jest promień 150, tylko 30 razy 150 milionów. Mówią tak, jakbyś się wybrał samochodem na słońce, Musiałbyś jechać te 150 milionów kilometrów, jechać dzień i noc, cały czas z prędkością 120 km na godzinę, dotarłbyś tam po 100, zaraz to wrzewam dokładnie, ktoś to, ktoś to starał się policzyć, 142 latach. Ale to jest tylko 1,30. Popatrzcie, oto Pan wypowiada słowo. Mamy słowo pewne, spolegliwe, prawdziwe. Drodzy, dlatego Bóg mówi tak: czy jest ktoś, czy jest jakaś inna księga, którą możesz sprawdzić, doświadczyć, czy rzeczywiście to, co było zapowiedziane, się wydarzyło? Czy Pan Jezus nie zapowiada swojego powtórnego przyjścia? Jeżeli wypełniło się pierwsze jego przyjście i urodził się w Betlejem, głosił dobrą nowinę, Królestwo Boże, umarł na krzyżu, tak jak pisma mówią. Pamiętacie po zmartwychwstaniu, jak rozmawia z uczniami do Emaus, oni mówią: A myśmy myśleli, że on odbuduje królestwo. On mówi, czy nie czytaliście w prorokach o tym wszystkim, że Syn Człowieczy musiał cierpieć, musiał umrzeć i że trzeciego dnia powstanie z martwych i zaczął im od Mojżesza, od pierwszej Mojżeszowej aż do ostatniej Księgi Starego Testamentu. Mówi, to wszystko tam jest o mnie zapisane. W dniach Ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do upamiętania, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Z jednej strony Kościół czeka i czekamy, aż On przyjdzie i zabierze nas stąd. A z drugiej strony to, że jeszcze On nie przyszedł, jest dowodem Jego miłosierdzia i łaski. Aby ci, którzy jeszcze, jeszcze nie odpowiedzieli na to wezwanie, nie opamiętali się, mogli to zrobić. Bóg stoi za swoim słowem. Bóg stoi za swoimi obietnicami. Jak mówi, tak się dzieje. Do ciebie i do mnie należy zaufać temu, co On mówi, pójść za tym, co On mówi. I On mówi wyraźnie: Ten mnie miłuje, kto słów moich przestrzega. Nie tylko czyta, nie tylko o nich słucha, ale który je zachowuje, który je przestrzega. I mamy taką wspaniałą obietnicę. Każdego, który do mnie przychodzi, ja nie odrzucę precz. Jeżeli twoje serce jest skruszone, jeżeli, jeżeli widzisz, że jesteś zepsuty, tam wewnątrz jest zepsucie. A muszę Wam powiedzieć, że w każdym z nas, w każdym człowieku jest zepsucie. I tylko Bóg może nas oczyścić. Tylko Bóg może nam przebaczyć, i tylko On może ciebie i mnie uczynić zdatnym, aby być w jego królestwie. Tylko on. To On daje nowe życie. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma żywota. I nie przyjmujesz go w sposób materialny, ale przez wiarę. Masz z nim społeczność przez wiarę, i masz tą świadomość, że On przychodzi do Twojego życia i Ci przebacza, i staje się Twoim Panem i Zbawicielem. To się dzieje przez zaufanie Ewangelii, Słowu Bożemu. Chcemy pochylić głowy. Słyszeliśmy na początku, że jest dobrym Bogiem. Pierwsza pieśń mówiła o Jego świętości. I chcieli, tam śpiewaliśmy, że chcielibyśmy Go zobaczyć. I to jest dobre pragnienie. Obyśmy mogli Go zobaczyć takim, jakim jest. W Jego świetle. I wtedy już nie będziemy się próbować bronić, ale tacy, jacy jesteśmy, przyjdziemy i powiemy Panie, zrób porządek w moim życiu. Zrób porządek, przyjdź. Duchu święty, Panie, modlę się, abyś ty mi przebaczył i oczyścił. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją świętość. Dziękujemy Ci, że każdego, który do Ciebie przychodzi na podstawie Twojej obietnicy, Twojego słowa, Ty nie odrzucisz. Kiedy przychodzimy ze skruszonym, złamanym sercem, a wiemy, że sami nie potrafimy sobie poradzić i nikt z nas nie jest w stanie wzbudzić się sam do życia, z Tobą. To się dzieje przez łaskę, przez moc Ducha Świętego, przez Twoją moc. Panie, tak modlę się teraz o nas wszystkich tutaj. Modlę się, Panie, aby w każdym sercu przychodziła ta świadomość, że Ty jesteś i że Tobie zależy na każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, że nikt z nas nie jest wyjęty spod Twojej miłości, Twojej łaski. Twojego odkupienia, tak błogosław nasze serca. A też modlę się, Panie, abyś dopomógł nam, którzy Tobie zaufaliśmy, abyśmy trwali w wierze, trwali w zaufaniu w imieniu Jezusa. Modlimy się, aby Twoja prawda, Twojego słowa wypełniała nas, aby Słowo Twoje wypełniało nas. I aby obietnice Twoje wypełniały się w naszym życiu, w moim i w życiu każdego z nas. Bo nie mówisz słowo nadaremno, ale posyłasz je, aby wykonało Twoją pracę, Twoją wolę w życiu każdego z nas. Tak oto się modlę dla siebie i modlę się w imieniu Jezusa dla każdego, który jest na tym miejscu. Przyjdź, Duchu Święty, do każdego serca, które tutaj jest. Tych, którzy... Mają z tobą społeczność i tym, którzy jeszcze jej nie mają, przyjdź, Duchu Święty, i objawiaj Jezusa. Chcemy go widzieć. Chcemy go widzieć. Tobie niech będzie chwała, Jezus. Jeżeli Duch Święty mówi do ciebie: zawołaj do Jezusa tam, gdzie jesteś. Jeżeli należysz do Niego, a widzisz, że potrzebujesz jego pomocy, zawołaj do Niego. A jeżeli nie do tej pory nie wezwałeś Jego imienia, aby On stał się Twoim Panem i Zbawicielem, złam w sobie tą, ten opór, tą ciemność i zawołaj do Niego, powiedz: Panie Jezu, ja chcę należeć do Ciebie, ja chcę należeć do Ciebie, chcę mieć życie wieczne, bo On wypełni swoje słowo. Kiedy będziesz Go wzywał, On Cię zbawi, On Ci przebaczy. Wczoraj na konferencji kaznodzieja, który mówił, syn pastora, który uciekał od Boga przez wiele, wiele lat, pijany pod narkotykami przychodził do domu, a ojciec do czwartej nad ranem czekał na niego. Z miłością do niego przemawiał. Wiecie, Bóg już nie wiedział, jak do niego trafić, mówi, w 78 roku. Miałem wypadek. Kręgi połamane, szyjne. Lekarze powiedzieli, nie wiemy, czy przeżyje. Ciągle niezłamany. Oczywiście mamy wolną wolę i możemy wybierać. Wtedy ojciec, który go tak kocha. Wiesz, że ojciec w niebie ciebie kocha. Ojciec, który poszedł do szpitala nie robił mu wyrzutów, zaczął się modlić o jego uzdrowienie. I Bóg go uzdrowił. A później on, widząc tą ogromną miłość, mówi: Synu, czy ty nie widzisz łaski Bożej nad swoim życiem? Czy ty nie widzisz, że to jest łaska, że ty jeszcze żyjesz po takim wypadku? Panie, dziękujemy Ci za łaskę. Że nie chcesz zginienia nikogo z nas. Ale cierpliwie czekasz i wzywasz każdego z nas. Panie, krusz nasze serca. Duchu Święty krusz nasze serca. Duchu Święty pokazuj, i mów do każdego z nas. Panie, do nas, którzy Tobie zaufaliśmy, I mów do tych jeszcze pośród nas, którzy nie podjęli najważniejszej decyzji w swoim życiu. Panie, niech widzą Twoją miłość, Twoją łaskawość, Twoją dobrość, Twoją cierpliwość. Oto się modlimy w imieniu Jezusa.